Ten kasztan jadalny to najciekawszy pomnik przyrody w Tarnowskich Górach. Drzewo znajduje się na terenie probostwa parafii świętego Mikołaja w Reptach. To najprawdopodobniej najstarsze drzewo w Tarnowskich Górach. Liczy około 450 lat. Jest też piękne swoimi rozmiarami. Ma około 28 metrów wysokości i około 30 metrów szerokości średnicy. Składa się w tej chwili z takiego pnia, który jest rozpęknięty i jakby z wielu drzew, jakby ktoś na to popatrzył. W środku jest wypróchniały. Kiedyś była tam założona plomba betonowa, bo tak były konserwowane i utrzymywane pomniki przyrody, ale to już jest daleka przeszłość. Myśląc o przyszłości, Tarnowskie Góry chcą rozszerzyć listę pomników przyrody w mieście i proszą o pomoc mieszkańców. Ruszyła akcja Twój Pomnik Przyrody, w której każdy może zasugerować urzędnikom, które drzewo warto objąć specjalną ochroną. Obecnie w mieście takich pomników jest 100, z czego 97 to pojedyncze drzewa. Akcja trwa do 30 czerwca, ale nie każde drzewo będzie nadawało się do tego, żeby zostać pomnikiem przyrody. Oczekujemy, że mieszkańcy prześlą nam takie drzewa, które po pierwsze mają odpowiedni obwód. Te obwody są różne, bo w zależności od gatunku drzewa, czy ono rośnie szybciej, czy wolniej, to obwód powinien mieć od 50 do 350 cm. To jest jedna rzecz. Druga, odpowiednią wysokość. To nie powinno być małe drzewko. Trzecia rzecz, to drzewo powinno być ładne. Tak? To nie tylko sam pień, nie jakieś zniszczone, tylko ładne drzewo. I czwarty element, jakoś związane z naszą tradycją, z emocjami naszymi, z historią naszego miasta. Kilka miesięcy temu do historii przeszedł niestety jesion, który pomnikiem przyrody był od 22 lat. Miał około 100 lat. W grudniu padł jednak ofiarą wandali, którzy go podpalili. Do dziś sprawców nie udało się złapać. Na miejsce został wysłany jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej, który potwierdził tę informację, że zostało powalone drzewo na jezdnie. Jednakże zlokalizowane też zostało w tym drzewie żarzenie się. Drzewo się po prostu oświetliło. Został ten pożar również ugaszony, drzewo zostało usunięte na pobocze. Warto pamiętać, że pomniki przyrody w Polsce są chronione prawnie. Za ich zniszczenie grozi kara grzywny lub areszt.